Oszuści niezmiennie od lat intensywnie pracują i wykorzystują naiwność innych. W 2016 roku na terenie powiatu Ostrowieckiego kilkadziesiąt osób padło ofiarą nieuczciwych firm. Ciągle trwa, trudno powiedzieć, raz z większym, raz z mniejszym nasileniem. Ja chyba to nazwę proceder oszukiwania konsumentów poprzez akwizytorów firm telekomunikacyjnych. I akwizytorów firm sprzedających energię elektryczną. Akwizytor odwiedza mieszkańców w ich domach, a na wstępie rozmowy mówi magiczne słowa: będzie taniej. Taniej oczywiście nie jest. I za chwilę podsuwa nam do podpisu dokumenty, których niestety nie czytamy. Okazuje się, że po miesiącu dopiero, czy niekiedy dłużej, kiedy już utraciliśmy prawo do odstąpienia, czyli po upływie 14 dni, że zawarliśmy umowę z innym sprzedawcą prądu. Gdzie de facto wcale nie jest taniej, bo być może jedna kilowatogodzina kosztuje mniej, ale dochodzą różnego rodzaju płaty handlowe, przesyłowe. A wtedy za prąd płacimy dużo więcej niż dotychczas, a zerwanie umowy kosztuje mnóstwo zdrowia i pieniędzy. Każdą umowę można rozwiązać, prawda, ale są pewne konsekwencje. W tym przypadku tą konsekwencją jest tak zwana kara umowna, gdzie ci nowi sprzedawcy prądu no, no, naliczają no, olbrzymie kary umowne. No, bardzo trudno z tym, z tym je walczyć, bo, no, prawdę mówiąc, nikt nie zmusza nas do podpisania. Dlatego bądźmy czujni i zachowajmy zdrowy rozsądek. Mój apel, stosujmy zasadę kierowców ograniczonego zaufania. Jeśli ktoś pięknie mówi, że jest taniej, to tylko mówi. Trzeba to sprawdzić. Niestety, ciągle ofiarami oszustów przede wszystkim padają osoby starsze.